Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony OskiPlay. Witam was w kolejnym odcinku z gry Overwatch i dziś powracamy do eventu. To znaczy, to nie jest już ten sam event, tylko teraz ten event zmienił się w archiwa Overwatch i tym razem dostaliśmy kolejną misję koopową, fabularną o nazwie Odwet. I tutaj będziemy kierować poczynaniami Blackwatch, czyli tej ciemniejszej strony Overwatcha, która nie działa według zasad i tak dalej. No cóż, kilka nowych skinów, oprócz jeszcze tego nowego trybu i nowej mapy, bo dostaliśmy teraz nową mapę tutaj w Wenecja. A tak to powróciła insurekcja, która była rok temu, którą już pokazywałem rok temu właśnie, a teraz mamy Odwet, więc cóż, zagram na trybie normalnym, żebym mógł z łatwością pokazać, ponieważ tryb normalny jest bardzo prosty, a ja chcę pokazać wszystko, co się tu dzieje, więc cóż, więc myślę, że się nie obrazi nikt, że nie będę pomijał cutscenki. Bo ja chcę w spokoju pokazać cutscenkę, więc mam nadzieję, że mi na to pozwolicie. Tak. Halo, halo? Okej. Okay. Nie będę tego pomijać. Jedna z placówek Overwatch została zaatakowana. Musieliśmy zareagować. Ale oficjalnie mieliśmy związane ręce. Na szczęście Blackwatch nie gra według zasad. Wiedzieliśmy, kto odpowiada za atak. Dostaliśmy cynk, że będzie miał silną obstawę. Misja była prosta. Wpaść i capnąć jego mościa, żeby za wszystko beknąć. Przynajmniej tak to miało wyglądać. Dobry wieczór, dowódco Reyes. Już widzę te nagłówki. Overwatch bezprawnie porywa znanego biznesmena. Nawet jeśli mnie aresztujecie, moi przyjaciele szybko mnie wyciągną. Całe to przedstawienie to tylko strata czasu. Masz rację. Reyes, coś ty zrobił! Nie taki był plan! Cóż, czas przejść do planu B. Widzę, że tutaj ktoś nie pomijał, ale w końcu ktoś wcisnął spację, by pominąć, więc czekajcie. Wezmę sobie, no cóż, będę w takim razie Reyesem. McCree za nic w świecie. Ostatnio coś cela w grach nie mam w ogóle. Halo? Gra mi się nie załadowała jeszcze, ale zaraz się załaduje. Wyłącz trzeba położyć. No ja położyłem, haha, ale jestem wspaniały. Dobra, mam nadzieję, że się... Okej, okay. Dobra, nie jest źle, wszystko się pojawia mi. Jak dobrze, że nigdzie nam się nie śpieszy. No, tutaj wychodzą, więc trzeba... Ojej, ojej, nie widać, okej, okay, dobra, już widać, całe szczęście. Okej, okay, no cóż, jak widzicie, no fabuła zapowiada się właśnie w ten sposób, że mieliśmy kogoś tam przenieść, ale jednak Reyes postanowił pokrzyżować ten plan i doszło właśnie do tego, co się dzieje teraz. Wydostaniemy się stąd i ruszamy przez miasto do punktu ewakuacji. Potem czekamy i mamy nadzieję, że ktoś nas stąd zgarnie. No dobra. Nie wiem, czy mi się martwiłem. Atakują z góry. Z góry, a tutaj teraz wjeżdżają, no tak. Co tu jest? Tam jeszcze. Jego moście się spełnią. Robimy postępy z wyłomem. Jak się trzymacie? No lepiej być nie może. Wprost wyśmienicie.
Dobra. Uwaga! Idą schowaj. Dobra. Miałem przyładowanko. Aha, dobra. Dobra, tam i tak tutaj się to często nie przyda, ten jego ult, bo tutaj rzadko się dzieją. Znaczy, i tak się szybko otworzy, pyk, i będzie wyłom. No. Zabieramy się stąd. No dobra. Dobra. Okej, okay. I tutaj pojawia się taki snajper. Po prostu trzeba uważać, bo zadaje duże obrażenia, ale... No właśnie. O, świetnie, Genji, zostałeś trafiony, gdy miałeś odbicie. Snajper już tam nie będzie. Moira wygląda na to, że się zgubiła. McKee tutaj powinien zrobić Q. No, ale tego nie robi. O, fuck. Już mamy gwiazdkę. Mam wrażenie, że sportko odwizował całą armię, żeby nas zatrzymać. Musiałeś włożyć kij w mrowisko. No i tam, oj, tam McKinie, przesadzaj. A tutaj idzie zaraz w pierdzielą tutaj, ja tutaj już spoileruję. Dobra. Fajne skrypty w ogóle. Ojej, coś mi stopnie, mam nadzieję, że to sprawi, że mnie zwali. Jakby wywaliło, to była kapanka. Dobra, dobra. Tak, bo mogę się samemu leczyć, jak... Więc jest spoko, okej. Lepiej jest to, że podczas kascenek można robić takich, wiecie, kascenek, których widać nas, to można robić, co się chce. Można się palić. Okej. Zabójczyni zrobił. Tu się dowódco, wasza pozycja? Widzę galerię. Zaraz będziemy na miejscu. W całym mieście pełno żołnierzy z spodu. Okej. Nie wiem, co zrobiliście, ale Frodo ich to wkurzyło. Takie rzeczy można wyrabiać. Ale dobra, teraz się odsunąć, bo on będzie raszować, on będzie szarżować. Ojej, we mnie. Zdecydowanie nie wyszli z tarapatu. Ojaj, odrzucił mnie, ale dobra. Okej. Okay. Oja, pierdziele, no przestań się tak ruszać, dobra. Idziemy dalej. Nie ma sprawy, przecież jesteśmy cierpliwi. I podostrzałem. Uroda. Zjeżdżają. I teraz tylko. Miejcie oczy otwarte. Zabójczyni się tu czają. Dobra, trzeba uważać na nią. O, trzeba zdjąć, bo ona potrafi wejść. Zlikwidowana. Punkt ewakuacji w polu widzenia. Wejść na kogoś zabójczy, po prostu na kogoś naskakuje i ten. Teraz będę, tylko oczywiście nie do lądowania. No i jest fajnie. Jesteśmy w punkcie ewakuacji. Gdzie jesteś? Właśnie wlatuję w wenecką przestrzeń powietrzną. Niedługo będę. Jeśli się szybko nie zjawisz, no to nie będziesz miała pocą. No jak możecie widać, Moira też ma oczywiście nowego skina. Wydostaniemy się stąd. I... tyle, i tam Sombra ma... Nie wiem, za bardzo się interesowałem, ale... co my tu mamy? No. Taka jest moja wola. A gdzieś jeszcze są jacyś tutaj, co? Dobra, wyszło. Ładnie, fajnie. Idziemy. Ktoś na nas połudę.
Uwaga na zabójczynię! Gdzie ona? Ojej! Kenji, co ty zrobiłeś? Oczyszczam teren. Okej, okay, to wystarczy, że się na kimś stoi. Zmienili to. We wszystkich, w instrukcji też tak jest, że wystarczy... Ojej! Dam jeszcze ją ode mnie! Zabójczyni zlikwidowana. Mieliśmy plan. No, teraz... spokojnie wyciągnąć Antonia z miasta. Nie wisałem się na to. No cóż, w każdym razie... zmienili to, że wystarczy, że teraz na kimś stoimy i od razu się go... rezuje, a nie, że trzeba trzymać. Już łatwo zauważyć. I to w instrukcji tak samo. Nie ma, że tylko tutaj, tylko w tym trybie. W instrukcji zrobię to samo. No. Kurde, czasami się... Kurde, moja myszka to już... Mają snajpera! Snajper z... Ja zabiłem? O, okej. Gin. Gdzie nasz transport? Nie możemy czekać wiecznie. Mówi, że armia gnojków kierująca się na nasze pozycje nie ułatwia. Gnojków? Jak zwykle można. I ta gra ma pięknie 12. No widzicie, no pięknie 12. Takie przekleństwa są. Zaraz rodzice będą mówić, że przekleństwa w grze są. To dzieci grać nie mogą. O nie. Gry są złe. Ziszczą się. Gry są złe. Ziszczą się. Okej. Wow, tu jesteś! Wow! Pokoszcie się przed moją wolą! No i tak samo jeszcze ult moje, że są lekko zrobione, żeby był bardziej przezroczysty, a nie był ścianą tekstur. Że tak to powiem. Okej. No dobra. Przygotować się do wejścia na pokład. No tak. Okej. Mamy tutaj teraz nasze miejsce ewakuacji. Ej. Moira. Chodź. O, i mamy 3 gwiazdeczki. O, jeszcze kogoś zabiłem na koniec. I jest dobrze, jest fajnie. Wygraliśmy. Nasz cel nie żył. Cóż, chyba dostał to, na co zasłużył. Chociaż to nie było w porządku. Nasze problemy jednak dopiero się zaczęły. Świat dowiedział się o istnieniu Blackwatch. A nowi gracze wypełnili lukę w szeregach szponu. Zastanawiam się, czy to nie wtedy wszystko zaczęło się sypać. No. I tak to się skończyło. Można już wyjść. Jest fajnie, jest spoko. Mamy skrzynkę, więc otworzę sobie skrzynkę. O, takie fajne, dla Brigitte jeszcze nie mam, więc sobie wezmę. I co my tu mamy? Słuchaj. Aha, dobrze, spoko. I takie coś. Dobra. Myślę, że to już koniec na ten odcinek. Pokazałem całą fabułkę tutaj, więc... ja się z wami żegnam, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i cześć!